dyrekcję szkoły, wychowawców, nauczycieli, wszystkich przybyłych gości, rodziców i was, drodzy uczniowie, na uroczystości ślubowania klas pierwszych naszego liceum. Od momentu rozpoczęcia roku szkolnego to pierwsze ważne wydarzenie w życiu naszej licealnej społeczności, do której od 1 września należymy, także my, pierwszoklasiści. Pragniemy, abyście dziś oficjalnie przyjęli nas do grona uczniów 18. Jeszcze nieśmiało każdego dnia przystępujemy próg nowej dla nas szkoły, ale powoli zaczynamy już o niej myśleć nasza. Cieszymy się, że będziemy razem współtworzyć jej klimat i oblicze. Chcielibyśmy zapisać się na kartach 18 liceum jak najlepiej, ale jak najbarwniej. Nie tylko brać, ale i dawać. Przede wszystkim siebie, swój czas, swoje chęci, pomysły, talenty. Albo po prostu obecność, bo z niej rodzą się wszelkie inne relacje i wspólne dobro. Liczymy na pomoc dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i starszych kolegów. Bo pierwsze kroki zawsze wydają się trudne. Dzisiejsza uroczystość stanie się naszym pierwszym odważnym krokiem w świat, który odsłania przed nami swoje kolejne licealne oblicze. Prosimy o zabranie głosu pana dyrektora. Bardzo serdecznie panią dyrektor Annę Mirońską, pana komendanta Zygmunta Świtarskiego. Był pan również doktor Sławomir Gałaszkiewicz. Witam pani wychowawczynię. Jest pan Gałaszkiewicz? A jest, on siedzi wśród uczennic, no dlatego go nie zauważyłem. Przepraszam bardzo. Witam państwa nauczycieli. Państwa. Zapraszamy teraz przedstawiciela klas drugich. Kochane koleżanki i koledzy z pierwszych klas, od momentu wejścia w szkolne progi tworzycie razem z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy obok praw ma także obowiązki, które powinien sumiennie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim nauka, do której wdrożą was nauczyciele i rodzice. My, starsi uczniowie, wyciągniemy do was pomocną dłoń. Zawsze możecie skorzystać z naszych rad i pomocy. Zwracać się do nas możecie ze wszystkimi trudnymi sprawami. Uśmiechnijcie się, bo w naszej szkole jest przyjemnie, miło i radośnie. Czas będzie wam mijał bardzo szybko w gronie rówieśników, przyjaciół i nauczycieli. Zapewne przeżyjecie tu wiele radosnych przygód, ale i smutnych rozczarowań. Niektóre z waszych pomysłów wyprowadzą z równowagi nawet najbardziej spokojnych i przyjaźnie nastawionych nauczycieli, którzy mimo wszystko będą okazywali wam wiele zrozumienia i cierpliwości. Jestem przekonana, że zawsze będziecie miło i ciepło mówić o latach spędzonych w murach naszej szkoły. Wiem, że ogarnia was pewnie niepokój związany z nowymi obowiązkami, ale nie martwcie się. Wszystko ułoży się pomyślnie, o ile wszyscy wykażemy się cierpliwością, życzliwością i chęcią do nauki. Tego życzę wam wszystkim. Odbędzie się teraz ceremonia złożenia ślubowania przez uczniów klas pierwszych. Prosimy wprowadzić flagę państwową. Baczność. Prosimy o wysłuchanie. Marsz, marsz Dąbrowski, z
pochylnie. Zapraszam teraz wszystkich uczniów klas pierwszy do złożenia uroczystej roty ślubowania. My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie uroczyście ślubujemy być pracowitym w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu twórczych zainteresowań, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki, wyrabiać w sobie siłę woli i prawość charakteru, dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny. Ślubujemy. Okazywać szacunek drugiemu człowiekowi, chronić i pomnażać własną pracą mienie społeczne. Ślubujemy. Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia, pomagać w nauce tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych. Okazywać należny szacunek Radzie Pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom administracyjnym i gospodarczym szkoły. Ślubujemy. Przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych przez inne władze państwowe. Ślubujemy. Dbać o honor i tradycję szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. Ślubujemy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Po ślubowaniu. Klasa pierwsza.